Jakąś tam zgodę uzyskali, ale też nie zupełną. Nie byliśmy zadowoleni, w związku z tym zgodnie z naszą, prawda, regułą stanowisko jest uzgadniane, a nie uzgodnione. No, to odkładamy dalej, nie dojrzeliśmy. Później tak, reforma ustroju samorządowego, tak to jest w redakcji pana Domarackiego, poprzez włączenie organów samorządu gospodarczego w strukturę władzy lokalnej. Utworzenie lokalnych klastrów samorządowych, LKS, mających na celu zwiększenie roli samorządu w decydowaniu o formach samoorganizacji społecznej. Lokalny klaster samorządowy obejmuje bank komunalny, miejskie towarzystwo gospodarcze oraz samorządową walutę lokalną. Podatki trzeba płacić, ale na podatki trzeba zarobić. Musi być tak, aby władzy ktoś co ciągle przypominał. Proszę Państwa, nad reformą ustroju samorządowego mamy oddzielny akapit. Myśmy w ogóle nawet nie wspomnieli dzisiaj na ten temat. To może co? Może też uznamy, że dopiero jeszcze musimy, prawda, przedyskutować te rzeczy, żeby móc zrobić hasło. Ja tylko bym zwrócił uwagę Państwa na waluty lokalne. Otóż ten niski poziom wiedzy ekonomicznej, wiedzy finansowej społeczeństwa najlepiej jest rozwijać w oparciu o waluty lokalne, ponieważ obywatele danego powiatu, załóżmy, będą musieli przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu waluty lokalnej, w trakcie jej funkcjonowania, poznać mechanizmy finansowe. I w mikro w skali mogą się ujawnić wszystkie te mechanizmy, które funkcjonują w skali wyższej. Nie ma lepszego sposobu na edukację ekonomiczną i finansową społeczeństwa jak waluty lokalne. I drugie, nie ma lepszego sposobu na aktywizację gospodarczą danego samorządu, danej społeczności jak waluta lokalna, która wspomaga walutę centralną poprzez to, że daje możliwości finansowe do rozwoju ekonomicznego, do płacenia podatków walutą lokalną. To jest jakby zadanie, które absolutnie musimy wdrożyć. I najlepiej, proszę Państwa, wdrożyć już teraz, w oparciu o istniejące prawo, w jednym powiecie, w jednym mieście. I takie nasi konfederaci podejmują taki wysiłek. Proszę Państwa, niedługo powstanie bank, pierwszy bank komunalny, czy bank samorządowy w Gorzowie Wielkopolskim, wyemituje walutę i doświadczenie z funkcjonowania tej waluty lokalnej w powiecie gorzowsko-wielkopolskim może być przeniesione na inne samorządy. A czemu to się Gorzów Wielkopolska chwalą, skoro Zakopane już dawno ma? No to dobrze. To, proszę Państwa, to odkładamy jednak et calendas grecas, prawda, ten temat, bo musi być przedyskutowany. Mnie się wydawało, że to przedyskutujemy, ale no nie było chyba. No to się trzeba wczytać. Trzeba się wczytać. Dobrze. Później tak. Reforma ustroju gospodarczego. Wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych nowej formy spółki właścicielsko-pracowniczej jako nowego podmiotu nawiązującego do koncepcji Unii Kapitału i Pracy z czasów II Rzeczypospolitej. I tu jest Gazolina S.A. Mariana Wieleżyńskiego, w których interesy właścicieli i pracowników współgrają dla dobra przedsiębiorstwa i gospodarki. I dopisek jest taki, uwłaszczenie pracowników na majątku przedsiębiorstwa jest wartością samą w sobie. Polak nie może być dłużej traktowany w pracy jak mówiący inwentarz. No jest tu trochę polemiki, jest tu trochę takiego języka, powiedzmy sobie, gazetowego, ale to, co powiedziałem, kodeks handlowy jest emanacją Talmudu na obszar gospodarki i musimy go wygnać z kodeksu właśnie te rzeczy. Nie ma formy prawnej, dobrej formy prawnej do upowszechniania własności.
nie ma po prostu, dlatego że kodeks handlowy był pisany dla konfliktowego modelu stosunków przemysłowych. Nie było przewidziane. Co więcej, niektórzy mu mówią tak, są spółdzielnie, a ja mówię w ten sposób. Spółdzielnia jest kiepską kopią kodeksu handlowego, bo jest spółdzielca, który jest właścicielem i jest pracownik, który jest tak samo parobkiem. Tak w stosunku do rozwiązań zastosowanych chociażby w hiszpańskim Mondragonie, prawda, to jesteśmy daleko w tyle. Ale bo to tam polemizował by pan. Spółdzielnie, załóżmy, które były w poprzednim systemie, być może, potrzebana, one spełniały naprawdę niezłą rolę w stosunku do zrzeszonych gmin. Przepadło teraz. Sygnalizujemy następny temat. Wprowadzenie rozwiązań wspomagających konglomeraty, związki gospodarcze o integracji produktowej z jednoczesną integracją kapitałową funkcjonujące w oparciu o umowy ramowe. Rozwiązanie nawiązujące do doświadczeń konglomeratów azjatyckich, hiszpańskiego Mondragonu czy fińskiej Nokii. W Polsce dominują obecnie hierarchiczne struktury organizacyjne na bazie integracji kapitałowej. Korporacje, model anglosaski wspierany przez międzynarodowy kapitał. Trochę tego nie rozumiem. Polska nie jest skazana na oligarchiczny model gospodarczy i oligarchów. Proszę Państwa, co to jest umowa wspólnie kontrolowana? Daję takie pytanie. O, i to jest, w Polsce to jest właśnie to. Nikt na ten temat nic nie wie. Weszła ona prawem unijnym od 2014 roku, od 1 stycznia i powinna być stosowana. Jest to umowa, wielostronna umowa, w której wszyscy udziałowcy tej umowy mają prawo do wszystkich czynności związanych z określeniem kosztów i zwrotów z przedsięwzięcia, ze wspólnego działania lub wspólnego przedsięwzięcia. Czyli jeżeli chcemy wyprodukować chleb, to musimy wziąć rolnika, kto tam jeszcze jest, piekarza, tego ktoś woli, sklep i tak dalej, tak potem muszą zrobić arkusz kalkulacyjny, policzyć, jaki procent będzie miał w produkcie końcowym każdy z uczestników tego przedsięwzięcia. I wprowadzenie umów wspólnie kontrolowanych, ja sobie dałem tak jako chłop ze wsi, że chłopakom obiecuję tam moim sąsiadom, że to zrobimy. Dlatego mamy to przyjęte z prawa unijnego. Nie ma rozporządzeń wykonawczych. To jest dobre według pana? Bardzo dobre. Bardzo dobre. W odniesieniu do rolnictwa... Wszyscy kontrolowali? Nie. Proszę pani, w odniesieniu do rolnictwa to jest absolutnie niezbędne. Dlatego, że nie można... Ja tam do unijnego prawa nie mam... Ale to, co dobre, musimy przejmować. Proszę pani, istnieje takie pojęcie jak cykl świński. Wie pani, na czym to polega? Że hodowla jest poddana wolnej grze sił. Jednocześnie rolnicy nie mają żadnego wpływu na to, jakie są ceny mięsa w sklepie. Tak? Więc raz podaż tych świń jest wysoka i wtedy ceny żywca spadają poniżej poziomu opłacalności, a innym razem jakby powyżej. Wybija się po głowie i te, tak, rozumiem. Ja nie widziałem tego w kontekście problemów w rolnictwie, tylko problemów z prawem unijnym. Natomiast to jest tak po prostu chore, że tak naprawdę wszystko należy według mnie wykasować, co Unia nam dała. Nie powołujmy się na prawo, prostu... inspirujmy się tym, co no nam jest dobre. Nie. Inspirujmy się na tym, co jest dobre. Ale według mnie to prawo unijne to jest po prostu... Ale ogólnie mówiąc. Ale nie można... Każde prawo unijne, w cudzysłowie prawo mówię jako prawnik, doprowadza do wzmożonej biurokracji. Jak słyszę wspólne kontrolowanie, to ja nie widzę pomocy dla rolnika, tylko widzę Proszę mnie zrozumieć, mechanizmu jeszcze pani nie złapała. Jest producent świni, tak? Jest ten, który robi ubój. Jest ten, który robi wyroby masarskie i jest sklep, który sprzedaje. I teraz pomiędzy nimi nie ma
interesów wspólnych ponad te, żeby jeden kosztem drugiego osiągnął jak największe zyski. A najwyżej, proszę pana, proszę panią, najwięcej do powiedzenia ma ten, który sprzedaje na końcu, czyli handlowiec, bo on ustala ceny z jednej strony w sklepie, a z drugiej dyktuje ceny temu. I teraz w tej umowie wzajemnej kontrolowanej tam nie ma państwa, tam nie ma urzędników. Po prostu z mocy prawa zbiera się czterech w tym łańcuszku i mówią tak, hola, hola, nie może być tak, że cena żywca kosztuje 2 zł, a szynka w sklepie kosztuje 20. Tak? Rozumie pan? O to chodzi. W związku z tym, jeżeli szynka nie ma unijny, zapomnijmy o unijnym, my tworzymy polskie prawo. W związku z tym, to ja dołożę tu. Nie, w związku z tym, my tworzymy prawo, do Unii Europejskiej nie ma polskiego prawa. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie mogli stworzyć własnego prawa. Pokazuje to chociażby Orban. Proszę pani, czterech w tym łańcuszku spotyka się i ustalają podział zysków, który jest między nimi z tego. W związku z tym ustalą, że ten zysk, który w całym procesie produkcyjnym wynosi 100%, 25% ma producent, 25% ma uboja i tak dalej, masaż i sklep. Z tym, że, logiczne? Z tym, że panie Romualdzie, żeby móc wdrożyć tego typu system, to producenci, czyli rolnik, muszą być zorganizowani. Bo jeżeli rolnik, który załóżmy produkuje tam załóżmy 1000 czy 3000 świń, będzie chciał tego typu umowę, nie bierze go od ciebie. Zgoda, tak. Oni muszą mieć taką samą siłę przygotowania, jak powiedzmy mają inne korporacje. Zgadza się. Tego a teraz wszyscy są rozbici i dlatego są miażdżeni. A teraz będzie okazja, żeby To przechodzimy do następnego punktu, bo akurat jest o ustroju rolnym. Reforma ustroju